Powiedzmy, że jesteśmy ciekawi, jakie są zwyczaje telewizyjne Polaków, a konkretnie interesuje nas, ile godzin dziennie Polacy oglądają telewizję. Taki kraj jak Polska to całkiem duży kraj, całkiem sporo ludzi tu mieszka, powiedzmy, że jest to liczba rzędu 40 milionów ludzi. I gdyby było to możliwe w sensie praktycznym, bo teoretycznie jest to oczywiście możliwe, to przepytalibyśmy całe 40 milionów, obliczylibyśmy średnią i wiedzielibyśmy, ile Polacy spędzają dziennie czasu przed telewizorem średnio. Otrzymalibyśmy w ten sposób parametr dla całej populacji. Otrzymalibyśmy średnią dla populacji. Mówiliśmy już wcześniej o tym, że w takim przypadku jak ten jest to bardzo niepraktyczne. I nawet gdybyśmy dali radę zapytać wszystkich, to zanim otrzymalibyśmy wyniki takiego badania, mogłyby one już być nieaktualne. Wystarczy, że w trakcie badania zmieni się pogoda i połowa narodu wyjdzie danego dnia na spacer zamiast oglądać telewizję. Mnóstwo rzeczy może się wydarzyć w czasie tak obszernego badania rzeczy, które miałyby wpływ na wyniki. Jest oczywiście jakaś rzeczywista liczba spędzanych przez przeciętnego Polaka przed telewizorem godzin w danym dniu. Istnieje jakaś średnia dla całego polskiego społeczeństwa ale podstawowe pytanie brzmi: jak ją zmierzyć dla tak dużej grupy ludzi jak ją dokładnie zmierzyć? Powiedzmy, że jesteśmy wytrwali i się nie poddajemy, i możemy sobie pomyśleć, że może nie trzeba pytać wszystkich może 40 milionów to przesada może zapytamy tylko jakąś część i założymy, że reszta zachowuje się podobnie jak ta część. Na taką wybraną część mówimy próba niech będzie ona w naszym telewizyjnym przypadku taka duża w tej skali to by było kilkadziesiąt tysięcy może niech będzie jeszcze mniejsza niech dla uproszczenia będzie to 6 osób. Pewnie pomyślicie sobie, że 6 osób w 40 milionowym społeczeństwie to za mało, żeby przeprowadzić wiarygodne badania, ale problem zbyt małych prób omówimy kiedy indziej. Pytamy te 6 osób, jak długo w ciągu dnia oglądały telewizję i otrzymujemy następujące wyniki. Jeden oglądał przez półtorej godziny, inna osoba oglądała przez 2,5 godziny, kolejna przez 4 godziny, następna przez 2 i ostatnie dwie osoby oglądały telewizję przez godzinę każda. Tego dnia. I pytanie brzmi, jaką otrzymamy średnią z tej próby? Oznaczmy średnią z próby przez x z kreską. Pamiętajcie, że badanie populacji i badanie próby to dwie różne sprawy, powiązane ze sobą, ale różne. Na tyle różne, że stosujemy do ich opisu różne oznaczenia. Dla populacji średnią oznaczamy przez mu, a dla próby średnią oznaczamy właśnie przez x z kreską. Za chwilę dla kolejnych parametrów oznaczenia też będą różne. I średnia z próby to suma wszystkich tych liczb podzielona przez ich liczbę, przez liczbę danych, które dodajemy. 1,5 plus 2,5 plus 4 plus 2 plus 1 i plus 1 podzielone przez 6. 1,5 plus 2,5 to 4 plus 4 to 8 i 2 to 10, i te dwie jedynki to 12 podzielone przez 6. To się równa. 2 dwie godziny oglądania telewizji dziennie. No i mamy średnią z próby. Wiemy, że wśród tych sześciu osób średni czas oglądania telewizji dziennie to dwie godziny. Dla tych sześciu osób jest to parametr dokładny ich rzeczywista średnia. Ale jeżeli chcemy znać prawdę dotyczącą całego społeczeństwa, to jest to tylko jakieś przybliżenie. Oszacowaliśmy w ten sposób średnią liczbę godzin oglądania telewizji dziennie. Spróbowaliśmy określić tę liczbę, o której wcześniej mówiliśmy, że trudno ją zmierzyć, bo Polaków jest zbyt wielu. I pewnie oszacowaliśmy ją niezbyt dokładnie, ale takie mamy dane. Gdybyśmy mieli więcej danych, to pewnie byłoby dokładniej. Nasze przybliżenie pewnie byłoby bliższe tej liczbie tej rzeczywistej wartości. Póki co mamy tę dwójkę. Następny krok w badaniu społeczeństwa mógłby być taki, że nie chcielibyśmy szacować tylko średniej, ale może przydałby się jeszcze jakiś inny parametr. Na przykład jakaś miara rozproszenia. Moglibyśmy jeszcze oszacować wariancje dla populacji, tak jak dla średniej, żeby rozróżnić te dwa zjawiska. Wariancje również będziemy oznaczać różnymi symbolami dla populacji i dla próby. Dla populacji będzie to małe greckie sigma, a dla próby zaraz oznaczymy przez S. I znowu, ponieważ nie jesteśmy w stanie przepytać wszystkich Polaków, więc nigdy nie będziemy znali prawdziwej liczby, prawdziwej wartości tego parametru, oprzemy się na przybliżeniu. Oszacujemy wartość wariancji na podstawie tego, co mamy, czyli na podstawie próby. Oszacowaliśmy przed chwilą wartość średniej, teraz oszacujemy wartość wariancji. Jak to zrobić? Gdybyśmy obliczali wartość wariancji dla całego społeczeństwa, dla całej populacji, to zebralibyśmy dane od każdego Polaka, obliczylibyśmy odległość każdej danej od średniej, od tej średniej, od średniej dla całej populacji, czyli od miu, podnieślibyśmy te odległości, te różnice do kwadratu, wszystkie te kwadraty dodalibyśmy i podzielilibyśmy je przez 40 milionów Polaków, przez liczbę danych. Całego społeczeństwa nie przepytamy, ale możemy zrobić to samo dla próby. Obliczmy wariancję z próby, z tej samej próby, którą zbadaliśmy już przed chwilą. Dla każdej z danych obliczymy odległość od średniej, od średniej z próby, od tej średniej oznaczonej x z kreską. Pamiętajcie, że poruszamy się tylko i wyłącznie wśród danych, które zebraliśmy: że istnieje dla nas tylko szóstka oglądających telewizję, do reszty nie mamy dostępu i nie znamy średniej z populacji. Nie wiemy, ile wynosi mu. Podniesiemy te odległości do kwadratu, dla drugiej danej zrobimy to samo 4 minus 2 do kwadratu plus 1 minus 2 do kwadratu. Podobnie zresztą obliczalibyśmy wariancję, gdyby te 6 osób było całą naszą populacją. Od każdej z danych odjęlibyśmy średnią, różnicę podnieślibyśmy do kwadratu i podzielilibyśmy przez liczbę danych. Dokończmy te obliczenia: 2,5 minus średnia do kwadratu plus. 2 minus 2 do kwadratu i plus 1 minus 2 do kwadratu. I dzielimy przez liczbę danych, przez 6. Co otrzymamy? 1,5 minus 2 to minus pół, do kwadratu to plus 0,25. 4 minus 2 to 2, do kwadratu to 4. 1 minus 2 to minus 1, do kwadratu to plus 1. 2,5 minus 2 to 0, do kwadratu to 0,25. 2 minus 2 do kwadratu to 0, 1 minus 2 to minus 1 i do kwadratu to 1. Teraz dodajemy kwadraty odległości od średniej. 4 plus 1 to 5, plus 1 to 6, i te dwie ćwiartki to razem 6,5 podzielone przez 6. Możemy taki ułamek zapisać na kilka sposobów. Możemy go tak zostawić jak jest. Możemy go zapisać w postaci przybliżonej dziesiętnej. 6,5 podzielone przez 6 to się równa w przybliżeniu 1,08. Obliczyliśmy wariancję dla próby, dla tych sześciu danych, i otrzymaliśmy taki wynik. Teraz bardzo ważne pytanie: czy tak obliczona wariancja na podstawie próby dobrze odzwierciedla zachowanie całego społeczeństwa, czyli całej populacji? Albo jeszcze dokładniej: czy tak obliczona na podstawie próby wartość jest najlepszym możliwym przybliżeniem dla całej populacji, przybliżeniem tego parametru? Czy da się może parametr dla populacji oszacować lepiej? Oczywiście, zawsze można powiedzieć, że przydałoby się więcej danych, że większa próba byłaby lepsza, ale mając tylko te dane, które mamy, czy tak obliczona wariancja z próby jest najlepszym możliwym przybliżeniem dla populacji, dla całej populacji? Pomyślcie przez chwilę. Okazuje się na podstawie dokładniejszych badań matematycznych, że w ten sposób jest blisko do najlepszego możliwego oszacowania parametru dla całej populacji, mając tylko te dane, które mamy. Tak obliczoną wariancję możemy nazwać wariancją z próby. Oznaczamy ją najczęściej przez s kwadrat. I ponieważ dzielimy sumę kwadratów przez liczbę danych, liczbę danych najczęściej oznaczamy przez n, to taka wariancja bywa też oznaczana przez s ze znaczkiem n. Ale jest to tylko jeden ze sposobów obliczania wariancji na podstawie próby w celu oszacowania wartości wariancji dla populacji. Okazuje się, i wrócimy do tego tematu w następnym filmie. Zrobimy też może symulację komputerową, jakiś eksperyment, który pokaże to zjawisko dla większej próby. Okazuje się, że to nie jest dobry estymator tego, co się dzieje w populacji, że to nie jest dobre oszacowanie. Byłoby dobre, gdybyśmy w jakiś magiczny sposób znali średnią z całej populacji, czyli miu, ale nie znamy. Gdybyśmy w tym wzorze zastąpili X z kreską przez mu, to byłoby ok ale nie znamy parametrów dla całej populacji, możemy je tylko szacować. I mało tego, że wiemy, że ten wzór nie daje dobrego przybliżenia, to wiemy też, że to, co daje, wyniki, które daje, są zawsze zaniżone. Można to wytłumaczyć tak, że suma kwadratów w odległości od średniej, czyli to wyrażenie w liczniku, jest zawsze dodatnia albo bardziej ogólnie nieujemna i jeżeli potraktujemy ją jako funkcję, w której ta wartość jest zmienną, to dla wartości zmiennej równej 2, funkcja ta osiąga minimum, bo suma kwadratów odległości wszystkich x od jakiejś liczby jest najmniejsza, kiedy ta liczba jest średnią z x. -ów. Przemyślcie to sobie na spokojnie, ale my chcemy oszacować parametr dla populacji oparty na mu, którego nie znamy. I z naszym x z daszkiem równym 2 dającym minimum, zawsze trafiamy gdzieś niżej, bo jest to minimum. Gdybyśmy znali mił i podstawili je do tego wzoru, to otrzymalibyśmy większą wartość większą i bliższą rzeczywistej wartości dla populacji. Dlatego wartość takiego zaniżonego estymatora należy zwiększyć, żeby był on lepszym przybliżeniem dla populacji. Mówiąc jeszcze inaczej, gdybyśmy wielokrotnie losowali różne próby z całej populacji i na ich podstawie obliczali według tego wzoru wariancje, to średnia z tych wszystkich losowań z tych wszystkich prób nigdy nie będzie równa wariancji w populacji. zawsze będzie zaniżona. To nie jest dobry estymator. Mówimy, że jest to estymator obciążony. Okazuje się, że otrzymamy lepsze przybliżenie, że oszacowanie na podstawie próby będzie bliższe rzeczywistej wartości dla całej populacji, jeżeli nie podzielimy przez liczbę posiadanych danych, czyli w naszym przypadku przez 6, tylko przez liczbę o 1 mniejszą niż liczba danych, w naszym przypadku będzie to 5. Jeżeli widzicie ten wzór po raz pierwszy w życiu, to może się wam ten pomysł wydawać na wyciągnięty z kapelusza, taka bez związku z niczym wykombinowana jedynka. Ale im dłużej będziecie ten wzór analizować, tym więcej będzie miał on sensu. W większości przypadków, kiedy mówimy o wariancji z próby, która ma być dobrym przybliżeniem dla populacji, bo całej populacji bezpośrednio nie jesteśmy w stanie albo nie chcemy badać, w większości przypadków mówimy właśnie o sumie kwadratów podzielonych przez liczbę o 1 mniejszą niż liczba danych. Możemy oznaczyć tak obliczoną wariancję przez S kwadrat ze znaczkiem n-1. I to jest bardzo dobry estymator, bardzo dobre przybliżenie. Mówimy, że jest to estymator nieobciążony. Ile otrzymamy dla naszego przypadku? W liczniku będzie dokładnie ta sama wartość co poprzednio, czyli 6,5. W mianowniku, ponieważ nasza liczba danych to 6, mamy 6 danych, to w mianowniku będzie 6 minus 1, czyli 5. 6,5 przez 5 to 1,3. Jeżeli obliczymy wariancję w ten sposób, a tak się to najczęściej robi, to będzie to lepsze oszacowanie prawdziwej wartości. Mając wszystkie dane z populacji, podzielilibyśmy przez liczbę danych, ale pamiętajcie, że chcemy oszacować parametr dla populacji na podstawie próby. Mamy tylko część wszystkich danych, a interesuje nas parametr dla całej populacji, nie dla próby. Próba jest dla nas tylko narzędziem. Okazuje się, że takie oszacowanie jest lepsze. Okazuje się, że ten sposób obliczeń prowadzi do zaniżonych wyników, a ten jest bliższy rzeczywistości. Na 100% i tak najczęściej nie znamy prawdziwej wartości wariancji dla populacji. Tam gdzie jest to proste i gdzie mamy wszystkie dane, obliczamy wartość dla populacji. Ale tam, gdzie populacja jest za duża albo niedostępna i musimy opierać się na próbach, rzeczywista wartość wariancji zawsze pozostanie tajemnicą, i obydwie te liczby mogą być zupełnie nietrafione. Jeżeli trafi nam się przez przypadek jakaś słaba próba, źle wybierzemy kandydatów do badań, na przykład będziemy pytać o oglądanie telewizji ludzi, którzy nie mieli przez tydzień prądu, bo była awaria w elektrowni, to i tak nie trafimy w pobliże rzeczywistej wartości dla populacji. No, i okazuje się, że ten sposób obliczeń daje lepsze wyniki. Obliczona na podstawie próby wartość bliższa jest w wartości rzeczywistej w danej populacji. I ostatnie pytanie: jak zapisać taką wariancję wzorem w ładny, matematycznie i jednocześnie przejrzysty sposób? Po kolei. Obliczamy sumę dla wszystkich danych, które mamy w próbie. Ponumerujmy dane przy pomocy litery i od pierwszej do ostatniej, czyli od 1 to n, najczęściej przez małe n oznaczamy wartość dla próby, a przez duże n wartość dla całej populacji. Obliczamy wariancję na podstawie próby, czyli tutaj małe n. Obliczamy sumę różnic każdej z danych xi od pierwszej do ostatniej, czyli od x1 do xn, różnic albo odległości od średniej podniesionych do kwadratu. Sumę podzieloną nie przez liczbę posiadanych w próbie danych, tylko przez liczbę o 1 mniejszą, czyli przez n-1. Tak wygląda standardowa definicja wariancji z próby. Na tym zakończymy, a kontynuować temat będziemy w następnym filmie.